W samym mieście Bydgoszczy jest tyle punktów dostępu do alkoholu, to w całej Finlandii. Alkohol pojawia się w naszym kraju na chrzcinach, pojawia się na komuniach, właściwie towarzyszy nam wszędzie. Nie ma czegoś takiego, jak bezpieczne dawki alkoholu. Najmniejsze dawki alkoholu są kancerogenne i są neurodegeneracyjne. To Jeżeli ktoś ma refleksję na temat tego, że coś jest nie tak z jego piciem, to to już jest wskazanie do tego, żeby zgłosić się do specjalisty. Na pewno można odziedziczyć pewnego rodzaju predyspozycje. Teraz na naszej antenie temat trudny, ważny społecznie, bo dotyka dużej liczby osób. Według raportu, który cytuje Polska Agencja Prasowa, liczba uzależnionych od alkoholu i nadmiernie pijących sięga w Polsce od 4 do 5 milionów. Ten raport został przygotowany w Instytucie Zdrowia Akademii Polonijnej w Częstochowie i dotyczy wpływu różnych substancji uzależniających na zdrowie i życie ludzi, ale my skupimy się na uzależnieniu od alkoholu. Jak powstaje, jakie są sygnały, że spożywanie napojów alkoholowych przeradza się w nauk. Jak reagować odpowiednio wcześniej? O tym teraz w rozmowie z gościem audycji tu i teraz, a jest nim dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, magister Michał Bury, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Używanie alkoholu wciąż charakteryzuje się wysoką akceptacją społeczną. No, nawet na urodzinach dziecka na stołach pojawia się szampan bezalkoholowy. Czy jest coś takiego jak bezpieczna dawka, dawki alkoholu? Bardzo długo funkcjonowało takie pojęcie jak bezpieczne dawki alkoholu. Bardzo długo o tym się też mówiło ogólnie w społeczeństwie, że mm, są pewne dawki alkoholu, które można uznać za bezpieczne. Natomiast żyjemy w czasach, w których najnowsze badania mówią o tym, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dawki alkoholu. W takim znaczeniu, że wszelkie badania, które były prowadzone na temat szkodliwości używania alkoholu wykazały, że nawet najmniejsze dawki alkoholu są kancerogenne i są neurodegeneracyjne. Co pod tym pojęciem się kryje? To, że alkohol działa w bardzo negatywny sposób na na przykład rozwój komórek rakowych i gdyby to zestawić w jakiejś takiej skali, to mówimy o pojęciu zestawiania alkoholu mniej więcej na równi z azbestem. To tak mniej więcej wygląda. Natomiast jeśli chodzi o neurodegeneracyjność, to nie tylko chodzi jakby o kwestię uszkodzeń komórek mózgowych, ale ogólnie negatywny wpływ na organizm. I tu mówimy nie jakby o jakiejś Bezpiecznej dawce, tylko o generalnie nawet najmniejszej dawce, która po prostu już jest nieobojętna dla naszego organizmu. Nieobojętna, bo picie alkoholu przeradza się w uzależnienie. No właśnie, jak rozpoznać? Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu? Jakie są te pierwsze sygnały? Jak to się zaczyna? Pytam o to i z punktu widzenia kogoś, kto alkoholu nadużywa, bo tak trzeba to powiedzieć, no i z punktu widzenia osób z najbliższego otoczenia. To zacznijmy od tej pierwszej sytuacji. Czyli rozumiem, że próbujemy postawić się w roli osoby, która zastanawia się, czy sposób, w jaki korzysta z alkoholu, Zaczyna stanowić u niego problem. Myślę, że, proszę Państwa, tak naprawdę, gdybyśmy mieli to bardzo krótko powiedzieć, to jeżeli ktoś ma refleksję na temat tego, że coś jest nie tak z jego piciem, to to już jest wskazanie do tego, żeby zgłosić się do specjalisty i po prostu z nim o tym porozmawiać. Natomiast, jeżeli moglibyśmy poruszać się w świecie takich punktów, po których. Można sobie spróbować samemu przeanalizować, czy sposób, w jaki korzystam z alkoholu, nie zaczyna przypominać tak, albo raczej nie zaczyna przejawiać objawy uzależnienia. To myślę, że najprostsze rzeczy, które warto sobie jakoś zaobserwować, to chociażby kwestia tolerancji na alkohol. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zauważam, że potrzebuję wypić coraz większe dawki alkoholu, żeby osiągnąć podobny efekt jak wcześniej, to jest to jeden z pierwszych sygnałów e, takich objawów uzależnienia od alkoholu, ponieważ zmieniona tolerancja jest generalnie objawem uzależnienia. Jeżeli na przykład mówimy o tym, po czym jeszcze możemy jakby przeanalizować sobie sposób, w jaki korzystamy z alkoholu i czy ten sposób nie zaczyna być niepokojący dla nas, to mówimy na przykład o trudności w kontrolowaniu ilości spożywanego alkoholu. Jeżeli zakładamy sobie, że wypijemy jakąś dawkę alkoholu, po czym po wypiciu tej dawki pijemy tego alkoholu więcej, bądź jeżeli na przykład zakładamy sobie, że w danym dniu tego alkoholu nie będziemy pić, a jednak decydujemy się na to, żeby tego alkoholu się napić, no to jest to sygnał świadczący o utracie kontroli nad piciem taka osoba może dostawać sygnały ze swojego otoczenia. No, słuchaj, przestań pić. Widzę, że tego alkoholu jest u ciebie za dużo. Odrzucam to, że, chociaż nie wiem, czy do końca odrzucam to, że ta osoba się zdenerwuje, obrazi na otoczenie. No, ale zostawiamy to na razie. Jak powinno zareagować otoczenie? Właśnie w sytuacji, w której dostrzega, że, że coś jest nie tak. Że być może to już jest krok do uzależnienia alkoholu albo wręcz uzależnienie. Zaczęła Pani od tego, że komunikat, który najczęściej pada, to jest komunikat słuchaj, pijesz za dużo, słuchaj, masz problem. Ja bym powiedział tak, że na pewno warto rozmawiać wprost i otwarcie o tym, co obserwujemy, natomiast na pewno bardzo ważne jest to, żeby unikać oceniania. W sensie, pamiętajmy o tym, że osoba, która czysto hipotetycznie ma problem, czyli obserwujemy, że coś dzieje się z nią niepokojącego cierpi, w sensie cierpi z perspektywy tego, że jest uzależniona, więc jakakolwiek forma oceny, czy forma rozkazów, czy forma nakazów, będzie dla niej po prostu trudna, bez względu na to, czy mówimy o uzależnieniu, czy o innej jednostce chorobowej. Człowiek, który cierpi, jest oceniany. Tak naprawdę będzie się bronił. W sensie jest to oczywiste, że on wtedy będzie zaprzeczał, albo pójdzie w kierunku też jakiegoś kamuflowania swojego picia. Dlatego, jeżeli rozmawiamy, to rozmawiajmy wprost otwarcie, rozmawiajmy o faktach, ale rozmawiajmy też w taki sposób proponujący pomoc, rozmawiajmy w sposób taki, w którym nie osądzamy, ale też mamy jakby jasne, konkretne pomysły na to, w jaki sposób pomóc. Natomiast bardzo też ważna jest jedna rzecz, żeby też nie akceptować i nie zgadzać się na takie zachowania, które ze strony osoby uzależnionej od alkoholu, w jaki sposób są krzywdzące dla nas bądź dla otoczenia. Czyli bądźmy też konsekwentni w tym, że jeżeli na coś się nie zgadzamy i warunkujemy to tej osobie, mówiąc jej, że słuchaj, nie zgadzam się na to, żebyś przychodził pod wpływem alkoholu do domu. Jeżeli zrobisz to jeszcze raz, to cię nie wpuszczę do domu. To pamiętajmy, że jeżeli decydujemy się na taki zabieg, żeby taki komunikat danej osobie przekazać, to bądźmy też w tym konsekwentni. Dlatego, że dla osoby uzależnionej, jeżeli ona słyszy, że spotka się z jakimiś konsekwencjami, a z nimi się później nie spotyka, bo my odpuszczamy, bo myślimy sobie, że może to dla jego dobra lepiej już go wpuszczę, tak, może on sobie przemyśli. Żeby nie zmarzł, żeby gdzieś pod mostem nie wylądował? Tak. Pozwólmy mu ponieść konsekwencje, dlatego że choroba alkoholowa charakteryzuje się tym, że człowiek nie widzi konsekwencji w trakcie picia. On sobie je tłumaczy, on szuka sobie winnych, on obwinia, on odwraca uwagę. Dlatego jeżeli ma ponieść konsekwencje, to będzie to dla niego najzdrowsze. Nie dzwońmy za mężów do pracy, że nie przyjdzie, bo jest chory, nie załatwiajmy zwolnień, on powinien ponieść konsekwencje swojego picia i to będzie dla niego paradoksalnie najzdrowsze. Zdrowsze niż ich uniknięcie. I tutaj pojawia się kwestia obawy o to, jak cała ta sytuacja będzie postrzegana przez otoczenie. No i tak jak Pan mówi, może wiara w to, że, że to jest jednak do, do przezwyciężenia. E, warto też się zastanowić, z czego wynika ten wstyd, tak? I warto sobie poukładać w głowie, że ten wstyd nie wynika jakby z tego, że komuś próbujemy pomóc i że nazywamy po imieniu fakty, tylko ten wstyd wynika jakby z czynności picia alkoholu, czyli tak naprawdę z faktów, które już miały miejsce. Nie wstydźmy się tego, dlatego że alkoholizm jest chorobą jak każda inna choroba, natomiast społeczne postrzeganie obrazu osoby uzależnionej no niestety powoduje to, że patrzymy na nią właśnie z perspektywy jakiegoś wstydu. Natomiast jest to normalna choroba, normalna w takim znaczeniu, że jakby można sobie z nią zacząć radzić, tylko trzeba sięgnąć po pomoc. To jeszcze takie pytanie, czy podatność na uzależnienie od alkoholu ma związek z genetyką? Genetyką, czy to się dziedziczy w genach jakąś taką podatność na to uzależnienie, bo są niektórzy mówią: "A mam silną, mam mocną głowę, ile nie wypiję to i tak potem wstaję rano do pracy". Słyszymy o takich sytuacjach. Jeżeli chodzi o genetykę, to to, co możemy genetycznie odziedziczyć, to na przykład zdolność do szybszej metabolizacji alkoholu. Czyli właśnie do tego, o czym pani powiedziała, że są ludzie, którzy od samego początku mogą wypić dużo więcej i na przykład nie mają takich jakby negatywnych konsekwencji zdrowotnych w postaci bólu głowy, kaca. Trudności z pozbieraniem się na drugi dzień. I to paradoksalnie jest najgorsze, co może nas spotkać, dlatego że od samego początku mamy takie poczucie, że alkohol nam nie szkodzi i nie wywołuje u nas konsekwencji, co powoduje, że człowiek prędzej się uzależni. Bo jeżeli te konsekwencje doświadcza od razu, jeżeli alkohol mu szkodzi, to jakby on od razu ma też sygnał o tym, że ten alkohol jest dla niego szkodliwy. Natomiast y tu pani zapytała też o to, czy można alkoholizm w cudzysłowie odziedziczyć w genach. Nie. Na pewno można odziedziczyć pewnego rodzaju predyspozycje, ale też jakby choroba alkoholowa jest sumą wielu wektorów. Nie tylko jakby predyspozycji do tego, w jaki sposób korzystam z alkoholu, genetyki w postaci tego, jakie mój organizm ma możliwości jakby metabolizowania, tak? W tym przypadku mówimy na przykład o wątrobie, ale też chodzi o to, w jakim środowisku się wychowywaliśmy, to, o czym pani wspomniała na początku, czyli jaka była też społeczna akceptacja alkoholu w moim domu, tak? Czy alkohol był na porządku dziennym, na porządku wszystkich imprez, czy nie? Czy jakby gdzieś w naszym życiu spotkaliśmy się z jakimkolwiek Negatywnym wydźwiękiem używania alkoholu, czy jednak ta społeczna akceptacja, jak dorastaliśmy, jak obserwowaliśmy otoczenie, była taka, że ten alkohol był czymś normalnym. To warunkuje alkoholizm, nie genetyka. Oczywiście tutaj wyjaśnienie społeczny odbiór, że to jest tak, że ten. A może przede wszystkim ten mikroodbiór albo odbiór w tym mikrośrodowisku, w którym ktoś wzrasta, ktoś żyje, czyli rodzina, znajomi. Jest takie pojęcie y, jak kultura picia, albo mówiąc y, nieładnie, kultura chlania. To znaczy, używa się takiego terminu mówiąc o tym, że, że od człowieka zależy, do jakiego momentu pije, a zatem czy jest coś takiego jak kultura picia? Znaczy, ja myślę, że jest bardzo duże społeczne przyzwolenie na picie alkoholu i że też y, kultura używania alkoholu tak naprawdę w naszej historii kształtuje się w taki sposób, że y, alkohol jest y, produktem, który nam towarzyszy od urodzin aż do śmierci. Alkohol pojawia się w naszym kraju na chrzcinach, pojawia się na komuniach, pojawia się na. Bierzmowaniach pojawia się na weselach, pojawia się na pogrzebach, pojawia się przy okazji zdania egzaminów, ukończenia studiów, podjęcia nowej pracy, oblewania nowego samochodu. Właściwie towarzyszy nam wszędzie. Myślę, że to jest taka rzecz, nad którą warto się zastanowić, tak? Chociażby nawet z takiej perspektywy, takiego kuriozum, które mi w tym momencie przychodzi do głowy, że wznosimy toast, mówimy komuś na zdrowie i pijemy truciznę. To jest ten paradoks tego, że, że alkohol jest tak naprawdę wszędzie. Nie mi to oceniać w sensie takim, że myślę, że warto, żeby każdy sobie z osobna zadał pytanie, nie? czy to jest dobre, że ten alkohol jest wszędzie, ale jednak wydaje się, że to nie do końca jest dobre. Być może ten fragment pana wypowiedzi mógłby służyć jako sugestia czy podpowiedź dla ustawodawców na przykład, żeby na naklejkach, na butelkach z alkoholem umieszczać takie napisy jak na paczkach papierosów. Ale to są takie dywagacje czysto teoretyczne. No i rzeczywiście, na potwierdzenie tego, co Pan mówi, można by było przywołać powiedzenia i przysłowia związane z, z piciem, chluśniem, bołuśniem, a kto nie wypije, tego we dwa kije. Albo no, takie powiedzenie, czy taki zwrot, ze mną się nie napijesz. Chociaż odnoszę wrażenie, że. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale kultura picia, a właściwie imprezowania, trochę przestawiła ten sposób myślenia. Tak, ja może jeszcze dodam jedną rzecz, że myślę, że stereotypowy też obraz osoby uzależnionej w Polsce kojarzy nam się z czymś zupełnie innym niż. Z tym, jak realnie wygląda osoba, która na przykład przychodzi do nas do naszego centrum po pomoc. Pamiętajmy, że to, o czym mówiliśmy, po czym rozpoznajemy mniej więcej sygnały, jakieś takie ostrzegawcze o uzależnieniu, to nie są sygnały ostrzegawcze, które tyczą się tylko takich osób stereotypowych, o których myślimy, kiedy myślimy o uzależnieniu od alkoholu. Dzisiejszy obraz alkoholizmu to obraz wysoko funkcjonującej osoby, która ma dobrą pracę, ma dobre wynagrodzenie, pije drogie alkohole, no, ale pije je często regularnie i właściwie tak naprawdę. Sposób korzystania z alkoholu nie różni się niczym od tej stereotypowej osoby, o której myślimy. Ja tutaj może jeszcze dodam jedną rzecz, bo rozmawialiśmy na temat kultury picia i rozmawialiśmy odnośnie tego, że na alkoholu powinny być etykiety dotyczące tego, że jest to produkt szkodliwy. Ja chciałbym tylko powiedzieć Państwu jedną rzecz, żebyście zwrócili uwagę, jak bardzo alkohol jest tanią używką, jak bardzo łatwo też jest dostępną. I tak dla przykładu. W 2011 roku, ile dobrze pamiętam, minimalna krajowa to było około 1300 zł brutto, czyli około 1000 zł na rękę, i wtedy średni koszt butelki wódki to było około 21 zł. Pozwalało nam to kupić 40 butelek wódki miesięcznie. Dzisiaj ta sytuacja wygląda inaczej. Wygląda w ten sposób, że Alkohol jest najtańszy w historii, ponieważ zarabiamy minimalną krajową w okolicach 4200 brutto, czyli w granicach 3200 na rękę. Średnia cena butelki wódki to około 30-35 zł. To mówimy o średniej cenie, co pozwala nam na zakup dwukrotnej ilości alkoholu w stosunku do tego, co było jeszcze 13 lat temu. W Polsce alkohol jest dostępny wszechobecnie. Średnio w mieście mamy kilkaset metrów do najbliższego sklepu z alkoholem. Średnio w Polsce mamy 5 kilometrów do najbliższej stacji paliw. Mówimy średnio z każdego miejsca w Polsce. I dla zestawienia, wyobraźcie sobie Państwo, że w samym mieście Bydgoszczy jest tyle punktów dostępu do alkoholu, co w całej Finlandii. To obrazuje jakby skalę tego, jak alkohol jest dostępny, jak jest społecznie akceptowany i jak jest też tani relatywnie. Oczywiście pewnie sceptycy zaczęliby tu przywoływać jakieś argumenty geograficzne, gęstość zaludnienia, wielkość kraju itd. No ale to, co Pan mówi, oczywiście ma sens. Mówimy o tym. Co wynika z badań, że w Polsce liczba uzależnionych od alkoholu i nadmiernie pijących sięga od 4 do 5 milionów, ale około 12 milionów osób żyje w zasięgu społecznie negatywnych skutków alkoholizmu. Tak brzmi ten cytat z pracy naukowej, a oznacza to ni mniej ni więcej, że około 12 milionów osób dotyczy problem alkoholowy, po prostu. Tak, pamiętajmy, że alkoholizm to nie jest choroba jednostki, tylko to jest choroba całej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, jeżeli ktoś ma problem alkoholowy, to ten problem nie tyczy się tylko jego samego, tylko tyczy się całej rodziny, ponieważ jest to problem zarówno związany i z finansami rodziny, z ekonomią. Z tym, że jeżeli ktoś się uzależnia od alkoholu, to staje się też nieobecny w roli ojca, w roli męża, w roli syna, w roli dziadka, tak? Generalnie pamiętajmy o tym, że alkoholizm dotyka całej rodziny i też mówimy o tym, że alkoholizm powoduje też współuzależnianie się osób. Mówi Pan o nieobecności w rodzinie tej osoby uzależnionej, ale bywa też obecność bolesna, bo niestety dochodzi do aktów przemocy. Oczywiście, że tak. I też pamiętajmy o tym, że oczywiście mówimy o alkoholizmie jako o chorobie i to absolutnie nie usprawiedliwia tego, o czym Pani mówi, tak. ale alkoholizm również wiąże się z przemocą domową, wiąże się z interwencjami policji i że ogromny odsetek interwencji policji i zakładanych niebieskich kart w Polsce jest związany po prostu bezpośrednio z używaniem alkoholu mówi się o tym że żeby alkoholik chciał udać się na leczenie, chciał dostać pomoc w tej swojej chorobie, to trzeba sięgnąć dna i że to musi być decyzja samego alkoholika, czy to jest prawda? I tak, i nie. W sensie takim, że proszę Państwa, warto o tym pamiętać, że tak jak wspomniałem na początku naszej audycji, że osoba czynnie pijąca ma bardzo mocno zaburzony obraz rzeczywistości i jej sposób myślenia jest nieco inny niż osoby, która jest nieuzależniona, i o tym trzeba pamiętać. Do tego też służy psychoterapia, żeby. Pomóc pewne rzeczy zrozumieć. I faktycznie jest tak, że duża liczba osób sięga po pomoc, ponieważ zaczyna się orientować, że coś jest nie tak, ale że żeby się zorientować, że coś jest nie tak, trzeba ten sygnał otrzymać. Więc jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pomóc danej osobie, to tak jak mówiliśmy wcześniej, trzeba być bardzo konsekwentnym w tym, co mówimy, ale trzeba też konfrontować z faktami. Mówi się o tym, że na przykład konfrontacje rodzinne są bardzo istotne, żeby danej osobie pokazać z wielu perspektyw, że my obserwujemy, że coś Coś jest nie tak z jej piciem, ale też mamy prawo, jakby wymagać od kogoś, żeby podjął pewne działania w związku ze swoim problemem alkoholowym. Czyli mamy prawo komuś powiedzieć, powinieneś zgłosić się po pomoc. Gdzie zgłosić się po pomoc w takim razie? Są takie miejsca jak to, którym pan kieruje, czyli Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Od czego zacząć? Gdzie się udać? No i jakich rezultatów oczekiwać? Zacząć należy od tego, że należy się zgłosić. To może tak paradoksalnie. Czasami wystarczy pierwszy telefon, umówienie pierwszej wizyty. Oczywiście zapraszamy w takiej konkretnej sytuacji do nas, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. W Rzeszowie funkcjonuje kilka ośrodków pomocy. Jednym z nich jest nasz, czyli Centrum Leczenia Uzależnień, które oferuje zarówno pomoc, dla pacjentów, którzy potrzebują leczenia stacjonarnego i mamy stacjonarny oddział leczenia uzależnień z leczeniem sześciotygodniowym, ale mamy też poradnie leczenia uzależnień, w której przyjmujemy pacjentów w ambulatorium. Budynek znajduje się na ulicy Kochanowskiego 17 w Rzeszowie. Bardzo blisko na ulicy Siemińskiego 17 jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, gdzie też można zgłosić się na terapię w formie ambulatoryjnej. To są takie dwa główne ośrodki, w których można sięgnąć po pomoc w kontekście psychoterapii uzależnień. Generalnie na terenie całego województwa podkarpackiego istnieje kilka ośrodków, w których można sięgnąć po pomoc w kontekście terapii uzależnień. W każdym dużym mieście jest poradnia, w której taką formę pomocy można otrzymać. Skuteczność zależy od zaangażowania pacjenta. Dzisiejsza audycja jest poświęcona problemowi alkoholowemu, natomiast Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie to miejsce, w którym można zgłosić się po pomoc nie tylko z problemem alkoholowym. Pomagamy osobom, które mają problemy np. z uzależnieniem od hazardu czy z innymi uzależnieniami behawioralnymi. Wszelkie informacje są na naszej stronie internetowej, więc też bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie ofertę naszej placówki. Proszę Państwa, w audycji tu i teraz rozmawialiśmy o uzależnieniu od alkoholu, o tym, jak rozpoznawać, że ktoś przekroczył tę granicę, poza którą można już mówić o uzależnieniu. Mówiliśmy też o tym, jak pomóc takiej osobie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, pan Michał Bury, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.